www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie 12 grudnia na porannej analizie technicznej. Zasypało was, u mnie pełno śniegu. W końcu się doczekałem, żeby w grudniu jest śnieg. Okej, zapraszam was na grupę Kryptospekulanci, oczywiście moje ogłoszonko. Jeżeli chciałbyś z nami potradować, nauczyć się, zdobyć ogromne doświadczenie, ale również pouczestniczyć na przykład w strategiach, które bardzo fajnie działają w czasie BES-y, to zapraszam cię serdecznie. Strategie, materiałów szkoleniowych bardzo dużo, live'y codziennie o 20, poranne odprawy, nasze analizy, analizy wideo. Od stycznia, słuchajcie, bardzo dużo zmian, między innymi konto grupowe, na którym będziemy tradować, będę pokazywać w praktyce, prowadzić pozycje, jak to wszystko wygląda, konto futures, portfel dywersyfikacyjny, czyli będziemy się też dywersyfikować ponad krypto, bo to też trzeba robić. Czyli głównie tutaj mam na myśli rynki tradycyjne, no i też będzie od zera do tradera, czyli będą osoby tutaj, będzie można się przyglądać, jak będą osoby szkolone, czyli uczestniczyć jako obserwatorzy, więc bardzo fajnie od stycznia się zapowiada, serdecznie zapraszam. Przechodzę sobie do waszych szybciutko komentarzy, chyba żadnych pytań nie było. Dobra robota, dzięki wielkie, jestem na rynku już 2 lata, właśnie studiuję twoje szkolenie. I nie wgłębiam się zbytnio w wykresy, ponieważ kupowałem jak wykres spadał i sugerowałem się w Fear and Greed. Jestem w połowie kursu i wiedza tam przekazana przekracza cenę. Przepraszam, dla hejterów jestem Polakiem cebulakiem i dla mnie 200 zł to dużo. Warte swojej ceny, bo jest tam wszystko w pigułce. No czy jest to w pigułce, to bym się tutaj sprzeczał, bo jednak mimo wszystko, jeżeli ktoś się zapisał, czy tam kupił sobie ten kurs, no to trzeba ten miesiąc poświęcić, bo tam jest dużo, dużo rzeczy, no masa rzeczy, więc dla takiej osoby początkującej, no to na pewno nie jest to pigułka, bo jest tego sporo. Okej, jestem gotowy na hossę, ale chciałbym niższy dołek. Dzięki Krzysztof za twoją pracę i grupę, którą stworzyłeś. Grupa KS to kopalnia wiedzy. Bardzo mi miło, dziękuję. Masz zdrowe podejście do rynku, wielki rozsądek, spokój, wiedzy, doświadczenia robią swoje. Słuchajcie, jeżeli na rynku nie czujecie spokoju, czyli takiego wewnętrznego spokoju ducha, tradujecie i nie czujecie tego, to znaczy, że nie wiecie, co robicie na giełdzie. Okay? Dopóki tego nie poczujecie, to tak naprawdę takie lot to będzie u was, prawda? Od kilku dni na grupie jest tu tyle materiału, że naprawdę po przerobieniu wszystkiego musi być dobrze, zgadza się. Okej. Dzięki za twoją robotę, dzięki. Czy jestem gotowy na hossę od urodzenia? To dobre. Świetnie, że pokazujesz strefy popytu podaży, gdzie indziej tylko kreseczki, mało to wtedy czytelne jest. Tak, tylko pamiętajcie, że strefę popytu i strefę podaży trzeba umieć rozegrać. Także musi być do tego dorobiona. Co musi być? Strategia dorobiona do tego, prawda? Bo to też zazwyczaj trzeba zobaczyć, jak jest duża ta strefa, jakie ewentualnie sygnały są w tej strefie, czyli czy tą strefę w ogóle się opłaca rozgrywać, prawda? Więc no, to nie jest też takie proste. Cześć Krzysiu, a ty masz strategię, gdy będzie hossa? No jasne, że mam. Mam 12, 16 strategię, mam handel poziomami, mam 50, 15, no i mam hodla, prawda? No i do tego dorzucam odrobinę tradingu, więc jestem ubezpieczony. Okej. Dobra, słuchajcie, zapraszam was też również na stronę kryptospekulanci.pl. Tu jest filmik o zarządzaniu kapitałem. Myślę, że bardzo dużo wartościowych informacji, bo zarządzanie kapitałem jest bardzo ważne, okay? Bardzo, bardzo, bardzo ważne, więc tutaj link podam w opisie, zarządzanie kapitałem na kryptowalutach, godzina czasu, więc jak macie godzinkę wolną, to sobie to obejrzyjcie, polecam. Polecam również tam był live i tutaj mam do was pytanie, czy chcecie takie live'y gdzieś tam raz w tygodniu, żebym słuchajcie, dla was robił, czyli gdzieś tam porozmawiamy o różnych rzeczach, między innymi o 17 gdzieś by to było robione, więc takie pytanko do was. Słuchajcie, BTC
Pozycja short. Wczoraj też w porannej odprawie na grupie mówiłem, że tutaj będę robić shorta. Po co? A żeby zabezpieczyć w jakimś stopniu tą pozycję. Prawda? No bo tą pierwszą pozycję, że tak powiem, skeszowałem, czyli wyszedłem z niej na zysku. Bo tak jak mówiłem, tak jak pisałem na Twitterze, tu będzie powrót, więc nie było sensu trzymać tej pozycji jakoś, prawda? Natomiast tą pozycję mam i na chwilę obecną robię tutaj tak zwany hedge, czyli ogólnie rzecz biorąc moje zakupy, czy to krótko, czy średnioterminowe, zabezpieczam pozycją hedge, ok, czyli shortem stąd. No to był taki fajny moment, bo on taki boczny ruch się tutaj zrobił. Natomiast słuchajcie, ten hedge nie ma racji bytu, bo znaczy może nie bardzo, to jest takie ubezpieczenie w razie W, ale pamiętajmy, że mamy tutaj, słuchajcie, ruch boczny, więc to tak naprawdę to jest mało ważne, co my tu robimy. Zobaczcie, że nawet jeżeli się tu poruszamy, to i tak jest to ruch boczny, prawda? Więc to jest mało, mało ważne. Natomiast ważne jest to, żeby się to ruszało w ogóle, a nie podążało w takim ruchu, ok? Więc na chwilę obecną na BTC nic się nie dzieje, ale uwaga, trzeba się przygotować na wtorek i środę. We wtorek będą odczyty inflacji w USA, a w środę będzie decyzja w sprawie stóp procentowych, więc zapowiada się ten tydzień ciekawie, czyli ogólnie rzecz biorąc można wywnioskować, że ten tydzień da zarobić, prawda? Jeżeli jest, pamiętajcie, zmienność, to zawsze można zarobić i pamiętajcie, że rynek na rynku, że na giełdzie handlujemy w dwie strony. Czyli tak naprawdę nie patrzymy na to, czy idzie w górę, czy idzie w dół, tylko rozgrywamy to po prostu zgodnie z tym, co robi rynek. Natomiast dla hodlerów, no to się nic nie zmienia, bo hodlerzy hodlują, także muszą i tak czekać parę lat, prawda? Natomiast aktywne uczestniczenie w rynku, czyli jakieś strategie, day trading, no to tutaj akurat jest dla nas zmienność potrzebna. Słuchajcie, Ethereum. Ethereum dobrze byłoby, gdyby tutaj zaliczył jeszcze tą strefę. To jest $1000 do konkretnie 949, ok? Czyli ogólnie, no może być lekko nadbite. Ważne, żeby się tu nie zamknęła świeca poniżej, bo to będzie niezbyt dobry znak. Jeżeli knotem zostanie przebite, tutaj myślę o dniówkach i H4 interwale, więc na tych interwałach tutaj o tym myślę. Więc jeżeli tutaj będzie taki jakiś tam negatywny sentyment na następne dni, czyli wywołany tą inflacją albo stopami procentowymi, no to tutaj będę się interesować z tych pozycji na Ethereum, tylko nie na zasadzie wchodzę i czekam, aż urośnie, prawda? Tylko na zasadzie sprawdzam i ewentualnie zabezpieczam, przyłączam się pod trend. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne. Tu też polecam właśnie ten filmik o zarządzaniu kapitałem. Gdyby tych spadków miało nie być, bo tutaj też no nie jest negatywnie, prawda? Jest nawet bardzo fajna, na dniówkach się rysuje taka bycza flaga, no to będę się interesować ewentualnie wejściem z 1296,64 i tutaj taką no tą metodą swingu, prawda? Tutaj też strategia jest do tego odpowiednia, więc tutaj byłoby, no jeżeli by jednak rynek pozytywnie był odczytany, no to tak bym to robił. Jednak uwaga na wtorek i środa, bo tam może być duża zmienność, więc najlepiej, co najlepiej zrobić? No, zabezpieczać, na pewno zabezpieczać, bo tam ta zmienność będzie bardzo duża. Aave czy też Aave, mówiłem wam o tym, że bardzo mocno się interesuję tą monetą, zresztą mamy jeszcze parę innych fajnych monet, które gdzieś tam na grupie mocno się tym interesujemy, więc tutaj Aave, spada, więc tutaj przenoszę moje wejście na 63,5, ale wejście też zabezpieczone, tak? Czyli to nie jest kup i czekaj, aż rośnie, tylko kup i patrz, zabezpiecz. I to jest mój target na chwilę obecną. I tutaj na tym Aave bardzo to fajnie wygląda, tak? Czyli ja tutaj gram ogólnie rzecz biorąc pod ten trzeci impuls, jeżeli miałby mieć miejsce. I tutaj też, podobnie jak na Ethereum, jest ta złota strefa, w której chciałbym tutaj, żeby się to zatrzymało. Przetestowało po prostu i zatrzymało. Więc to wejście będę przesuwał coraz, będę po prostu podążał za tym impulsem, tak? Musicie sobie tutaj uświadomić, że mamy, co tu mamy. Że to jest jeden impuls, to jest drugi impuls. Ja na tym drugim impulsie się skupiam, czyli na tym impulsie będę szukać momentu do wejścia. Oczywiście, jeżeli będzie jakiś moment do wejścia, to on zawsze może się okazać tylko korektą i dalszym spadkiem, dlatego mówię tu o zabezpieczaniu. Natomiast ogólnie rzecz biorąc,
tego Ave'a będę grać cały czas, aż tutaj nie wyciągnę tego profitu. Kwestia tylko tego, żeby teraz wyczekać fajnego miejsca. Jeżeli byłyby negatywne, słuchajcie, dane z rynku amerykańskiego i rynek by spadał, to jest znowu ten moment, w którym trzeba się mocno interesować, więc tutaj ja bardziej nawet kibicuję spadkom, słuchajcie, bo spadki to zawsze okazja na lepsze zarobki, tak? Natomiast jak będą wzrosty, no to też nie będzie tragedii. Gdyby ten AWE przebił ostatni dołek, no to dopiero widzimy się, albo gdzieś tam mocno się będę interesować na 26.6, ale to zobaczymy. Na razie posuwam się za impulsem i próbuję ustawiać się pod trade tutaj do tego momentu. Jest jeszcze parę innych fajnych monet, ale to gdzieś tam może później wam powiem. Zobaczymy wtorek, środa, zobaczymy akurat co się wydarzy po odczycie inflacji, czyli przygotujmy się ogólnie rzecz biorąc na dużą zmienność. Jak będzie w dół, no to też mówię tak fajnie, bo są shorty. Jak będzie góra, no to są fajne pozycje. Też prowadzimy parę monet pod wejście, szukamy tego wejścia. To też będzie fajnie. Wszystkiego dobrego wam życzę, miłego dzioneczka i do usłyszenia w środę. Trzymajcie się, hej.